Ale tutaj ładnie teraz Polka zagra. Ale trzeba będzie bronić. Uff, jeszcze do tego narożnika, w którym... Poważne, że... No proszę, zupełnie inny układ sił teraz. Blisko ciała, duża, ciężka dziewczyna po drugiej stronie siatki, te serwisy. I znowu blisko, return wrócił ciut wolniej. Wykorzystywanie breakpointów jest ciut dalej chyba na pozycji 5. Wszystko robi Polka najlepiej. Seria nie wzięła się z... Polka przesuwa się chyba najszybciej na świecie. No i... Taki gem... Nie trafi. Nie ma problemy przy swoim serwisie. Może być odwrotnie. Na razie widzimy, Iga doprowadziła tak do takiej sytuacji już na początku. Ach, chociaż ta flaga pewnie nie powinna się poruszać. Ale super, ładnie. Super, idealnie. No tutaj... A tutaj widać ten cały. O la la, ale trafiła po raz kolejny backhandem. Ale, ale świetnie, Iga wydłużyła to zagranie. No, wietrznych, deszczowych warunkach z Poloną Herzog. O właśnie. No w podobnym tonie odpowiada teraz Iga. Wyśmienite backhandy. Ale widać było, ile jeden kontakt piłki stać. To daje więcej czasu na uderzenie naszej tenisistce. Wyśmienić. Znowu próbowała ratować sytuację. Wrócona do rywalki. No ale wczoraj w... Iga sama tłumaczy to, to zachowanie, ten... To są ważne punkty, to są niezwykłe... O, tutaj może być na siebie związek.
No. Igiem Świątek. Tak, ale cały czas trzeba zachować koncentrację w taki łatwy sposób. Mądrze zagrała. No i znów wyszła trudność w reagowaniu, w poruszaniu się na tej nawierzchni. Lepiej poruszającym się. Idealnie. Widzieliśmy, jak tutaj w rynienkę. Tak, tak. Piłka wyskoczy. Do zera. Ależ pozycja, zobaczcie państwo, to jest podstawa do dobrego rytmu. To ustawienie i do returnu na stronę równowagi. To daje jej więcej możliwości właśnie na retur. To trzeba przyjąć, trafione idealnie, 180. O, ładnie, no to... Nie zigą takie numery. Nie zaskoczyła tym Polki. Dwie piłki setowe dla Igi Świątek. Kończy się to takim elementem, który przez długi czas w tym sezonie był problemem Aryny Sabalienki, a więc podwójnym błędem serwisowym.